Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz i kontynuujemy Homesick, tę jakże smutną, ale jednocześnie bardzo piękną grę. Ostatnim razem udało nam się właściwie, myślę, że dosyć dużo osiągnąć, bo zaczęliśmy już rozszyfrowywać ten kod, z którym mieliśmy do czynienia od samego początku, w którym były zapisane wszystkie książki, dokumenty i tego typu właśnie rzeczy. Ja tutaj gdzieś mam rozpisane nawet niektóre literki, ale część dokumentów jest już całkiem czytelna, można z czytaniem przystąpić spokojnie, ale nie wiem, czy ja to będę robił tutaj przy was, tak się zastanawiam, bo to na pewno będzie dłuższy proces i na pewno monotonny, także nie jestem do końca przekonany, czy to jest słuszny wybór. W każdym razie, to bardzo ten mechanizm mi się podoba tak w ogóle, jeżeli chodzi o ten kod, kiedy poszczególne literki zaczynają układać nam się w jakieś już czytelne wyrazy, to wszystko bardzo fajnie jest pomyślane. I tak jak mówiłem, mam tutaj poszczególne literki, które przyporządkowałem do znaków i na przykład to powinno być literka K, jeśli się nie mylę. Okej, to już mamy. Te kreseczki nie są do końca dla mnie czytelne, dlatego że myślę, że ma znaczenie, gdzie jest ta poprzeczka, że tak powiem. Ale te klocki są ułożone w taki sposób, że nie do końca zdaję sobie sprawę z tego. I, jest jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Ja tutaj sobie poszperałem po zakończeniu odcinka i będziemy mieli łatwiejszą sprawę, jeśli chodzi o granie na fortepianinie. Bo przynajmniej nie będziemy musieli korzystać z zapisu nutowego. To znaczy, powiedzmy, że mamy taki schematyczny zapis narysowany przez dziecko. Tak by to wyglądało. Poszczególnymi kolorami mamy poszczególne klawisze zaznaczone, co nam zdecydowanie ułatwi sprawę. Jeśli chodzi o samą historię, ja tak naprawdę nie potrafię jeszcze poszczególnych elementów ze sobą powiązać. Mamy tutaj do czynienia z... No właśnie, z czym my mamy do czynienia? To jest pytanie. Zebraliśmy kawałek kartki, drugi kawałek kartki, gdzie mamy dorosłą osobę i dziecko, więc można by na podstawie tego przypuszczać, że nasza postać poszukuje swojego dziecka. Być może tak, być może, a właściwie nie być może, tylko na pewno błękitne kwiaty mają jakieś znaczenie, ale dokładnie nie wiem jakie. Wiemy też, że prawdopodobnie wydarzyła się jakaś katastrofa, to są też moje przypuszczenia, jakaś katastrofa ekologiczna, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to wszystko ze sobą powiązać. Ja bym strzelał w ten sposób, że podlewanie tych kwiatów, właściwie przywracanie ich do życia, jest jakimś symbolicznym odkupieniem swoich win, czy coś w tym stylu. Może za głęboko idę teraz z tą analizą, ale może to tak jest, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle dotrzemy do tego, do końca gry. Czy to się w ogóle wyjaśni, czy też nie. Zobaczymy. W każdym razie, żeby już nie przedłużać, chciałbym tutaj parę tych literek jeszcze odkryć. I teraz tak. Co to będzie za literka? Czy to będzie literka Y? Prawdopodobnie dowiemy się, czytając jakiś dokument. Zobaczymy, czy dobrze to odgadliśmy. To jest literka... Tej literki nie mam, wiecie? Tej literki jeszcze nie mam, więc nie wiem, co to będzie za literka. To będzie na pewno... Właściwie nie na pewno, ale raczej I. Próbowałem to rozgryźć i za którymś razem mi się udało. Ale nie zapisywałem stanu gry specjalnie. To będzie na pewno literka R. W każdym razie, nawet z tymi literkami, które już teraz mamy, dokumenty są naprawdę już do rozczytania. Ale dobra, tutaj chyba zrobiliśmy prawie wszystko, co mieliśmy zrobić, oprócz tych klocuszków oczywiście. Powinienem wrócić do pokoju z fortepianinem. Tylko nie wiem, to było tutaj, na pewno. Możemy zobaczyć, czy tutaj dobrze... Tak, te literki są dobrze ułożone. O właśnie. I tutaj widzicie już, w jaki sposób te dokumenty się rozszyfrowują. Okej, tam chyba były jeszcze jeden klocek, który moglibyśmy...
rozszyfrować, a właściwie oznaczyć jako literę. I to chyba był albo ten klocek, nie mam pojęcia. Możliwe, że to są te same klocki, ale nie, to nie są te same klocki, ale okej. To będzie literka... Ta literka. I zobaczmy, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak to wszystko teraz wygląda. Może ja za daleko idę? Może powinniśmy, może gdzieś tam bliżej była jakaś książka, no ale dobra. Idziemy. Po drodze jeszcze sprawdzę, czy przełącznik jest ok. Czy my to przełączaliśmy? To jest dobre pytanie. Chyba tak. Chyba tak, bo widzę, że wszystkie są w jedną stronę, więc... Ok. Jest nieźle. Jest nieźle. Brakuje nam jeszcze literki U i paru innych, ale dobra, tym się jeszcze później zajmiemy. W każdym razie, mamy teraz... O, tu jest jeszcze jeden klocek. Ten klocek to jest literka B, jeśli się nie mylę. Zajrzymy jeszcze do biblioteki, gdzie możemy sobie zobaczyć... Okej. Tutaj już mamy, tu już mamy. Tego jeszcze nie mamy. Czyli możemy wywnioskować, że to będzie literka G. G i N prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Dobra, to póki co zrobimy... Pionowa kreska to literka N. No ciekawe. Łatwo ją pomylić z literką L, która właściwie jest też kreską, tylko tyle, że poziomą. To zrobię to od razu teraz, póki będę to pamiętał. Dużo łażenia jest w tej grze, powiem wam. Nawet bardzo dużo. To znaczy, mi to nie przeszkadza osobiście. Mi to nie przeszkadza. Czy tu wszystko jest? Wszystko już chyba zrobione. Dobra. Możemy ruszać dalej. I teraz poznacie mój zmysł muzyczny. Co będzie naprawdę ciężkie do zniesienia. Ale niestety, no to jest zagadka, to jest część zagadek i musimy to rozwiązać. Aha, dobra, biblioteka. Wspomniałem o bibliotece, żebyśmy się upewnili, czy na pewno dobre literki... Tak, jest. Literka N. Okej. Okay. Możemy jeszcze przeczytać jakiś dokument i sprawdzić, czy to faktycznie by się zgadzało. Dobra, czyli to jest literka G. Tej literki jeszcze nie mam. Nie mamy literki U. I nie jestem pewien, ale to chyba wszystko już było. Zobaczcie, już to wszystko można sobie przeczytać. Ale tak jak mówię, nie chcę tego robić tutaj. Być może streszczę wam to. Okej, wychodzi na to, że brakuje nam tylko dwóch literek. G i U. Ale czy odkrycie wszystkich klocków jest obligatoryjne, czy też nie, nie mam pojęcia. Ale jeżeli będziemy mieli taką okazję, to to zrobimy. Okej, teraz, moi drodzy, jest zagadka związana z fortepianinem. Trochę jest ona utrudniona przez to, że słońce nam tutaj świeci i ciężko tutaj dobrać odpowiedni kąt, żeby nam ta kartka, żeby nas nie oślepiała. W każdym razie, mamy poszczególne klawisze, mamy zaznaczone nutki i możemy sobie zagrać jakąś melodię. Tylko teraz tak. Można to zrobić tylko bodajże na konkretnych klawiszach, na konkretnej oktawie. O Boże, tylko nie remont. Proszę, proszę, tylko nie remont. Co to jest? Okej, możemy zacząć odtąd. Halo, poproszę karteczkę. Naprawdę przydałyby tutaj się klawisze. O, przepraszam was najmocniej, ale... Naprawdę, kiedy mam dzień wolny i mogę ponagrywać, to akurat ktoś robi remont. Cudownie. Po prostu cudownie. Więc tak. Będzie to...
Na pewno odtąd do... Dotąd. Dobra. Właściwie nie interesuje nas ta część klawiatury, tylko ta, gdzie tutaj jest większość nut umieszczonych. I możemy sobie zobaczyć... O, właśnie, tak będzie dużo lepiej. A może jednak nie. Dobra. To trochę zajmie, bo naprawdę jestem w tym nowy. Ja to próbowałem wcześniej i trochę czasu schodziło. Nie wiem, która melodia tak naprawdę będzie miała wpływ. Być może wszystkie musimy zagrać. One się między sobą jakoś tak strasznie nie różnią, ale zaraz zobaczymy. Niebieski klawisz 3 razy, zielony i czerwony. No niby proste. Niby proste, zwłaszcza, że to jest co drugi klawisz. Więc powinno to jakoś zadziałać. Zaczynamy od tego. Wow, no to poszło szybko. Poszło szybko. Ale chyba potrzebujemy zagrać więcej tych melodii. Teraz sprawdźmy. Niebieski, 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 pomarańczowy i zielony. No dobra, pomarańczowy to jest cholera jasna. Moja pamięć mnie zawodzi. Spróbujmy tak. Dobra. Następna melodia. Tutaj w ogóle przestała grać muzyka jakakolwiek. W sumie to dobrze. Niebieski, 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 fiolet i czerwony. Przy czym fiolet jest... Dobra, chyba tak. I została nam ostatnia melodia. Gdybym tylko mógł... Proszę się, gro. Okej. Niebieski, 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 żółty i fioletowy. Tutaj powinna sprawa być o wiele prostsza, więc jedziemy. Ups. No proszę. To teraz druga gro. Co to jest? I dlaczego nie mogę tego podnieść? Co to nam w ogóle da? No dobra, pięknie zagraliśmy. Zostaliśmy nagrodzeni za to rysunkiem. Tylko gdybym ja go mógł podnieść jeszcze, to by było... To by było przepięknie, ale nie mogę go podnieść. Nie wiem, czy to jest błąd gry, czy tak po prostu ma być. Czy to tak ma być, czy może z innej strony musimy go podnieść? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, ale... Nie wiem, na razie uznam to za błąd gry. A jeśli to jest błąd gry, to możemy mieć problem, żeby przejść dalej. Okej. Okay. 15 minut filmu. Granie na fortepianinie. Zdobyliśmy nagrodę, której nie możemy podnieść. W takim razie, prawdę mówiąc, skończyły mi się koncepty na to, co moglibyśmy robić. Włączyliśmy tutaj wszystkie przełączniki. Może, czekajcie. Czy te kable prowadzą do... No właśnie, nie prowadzą w jakieś konkretne miejsce. One są w ścianach poukrywane, więc nie powiedzą nam co, gdzie, jak. Naprawdę, gro? Okej. Okay. No dobra. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Moglibyśmy się przespać, chociaż tak naprawdę nic tam to nie da. Nasza postać nie jest zmęczona w ogóle. Co nie sugeruje, że przeszliśmy dalej. Hmm.
Mam małą zagwozdkę, ale może pójdźmy dalej, może coś po drodze się uda zrobić. Mamy klucze, które do niczego nie pasują. Pokoje są pozamykane, właściwie nie pokoje, tylko mieszkania. Ale... czy ja tutaj byłem? Klucze, dodatkowe klucze. Kombinacja 3, 3 i 1, 1. Cudownie. 3, 3. Okej, to było łatwe. Być może będziemy mogli otworzyć więcej mieszkań. Dobra, teraz jesteśmy już naprawdę dobrze wyposażeni. Co najmniej dwa nowe klucze chyba mamy. Tak jest. Więc dwa mieszkania. Podejrzewam, że to będą te, które już minęliśmy. Czy coś jeszcze tutaj jest? A co ominąłem? Nie. Nie wygląda na to. Dobra. O, kolejny klocek akurat. To była literka G. Dobra. Kolejny element układanki rozwiązany. Tutaj natomiast tu mamy miejsce, z którego rozpoczęliśmy grę. Czyżby ten obszar gry był naprawdę taki mały? Dobra. Ale jest to jakiś postęp. Jest to jakiś postęp. Co to jest? Czy my w tym mieszkaniu byliśmy, czy nie? Nie wydaje mi się. Drogi panie Riggins. Whistleblowers, czyli osoby, które głośno sprzeciwiają się polityce, które głośno sprzeciwiają się pewnym sprawom, tak są nazywani. Myślę, że to przeczytam, ale to jeszcze później. W szafkach raczej nic nie będzie. Chociaż na pewno te teksty są ważne, to na pewno. One na pewno rzucają jakieś światło na wydarzenia. Ale naprawdę czytanie tych dokumentów na... To jest chyba słaba sprawa tak naprawdę. Bo byście się zanudzili. Kolejne slajdy. To nie wygląda wesoło. Masowa eksterminacja drzew. A to wygląda jeszcze bardziej ponuro. Zdecydowanie coś się stało i chodzi tu o jakąś katastrofę ekologiczną. Tak wnioskuję przynajmniej. Sekrety potężnego przywódcy. Przez pana Bulforda Księcia. Nie można tego przeczytać nawet, to szkoda. Chciałbym się dowiedzieć, jak być potężnym przywódcą. Tu światło jest włączone. Okej, moi drodzy. Nic nowego właściwie się tutaj nie zadziało. Oprócz tego, że zdobyliśmy... A nie, przepraszam najmocniej. Przecież mamy jeszcze klucze do mieszkania, których nie zwiedziliśmy. Pięknie. Mogę wyciągnąć? A to nie mieszkanie, to wygląda mi na biuro. A właściwie mieszkanie przerobione na biuro. Czy wy to wszystko widzicie? Bo jest naprawdę dosyć ciemno. Kiwane dokumenty. Jeszcze literki Q nie mamy.
Okej, wiecie co? Będę musiał zrobić sesję bez nagrywania, przeczytać. I przeczytać sporo tego jest do czytania, także trochę to zajmie. Szafki standardowo puste, nic tutaj nie ma. Ale to był tylko jeden dokument, tu jest trochę więcej tego. No to ciekawe. Losowy pomysł na historię. Jeśli wynalazca mógł stworzyć maszynę, która mogła tworzyć wszystko, co zaczynało się na literę N, to co by stworzyła, gdyby zadano jej stworzenie niczego? Ciekawe, dosyć ciekawy pomysł. Upiorny w swojej istocie. Czy czegoś jeszcze tutaj nie ma? Może jakiś przedmiot do podniesienia kolejny, do rozwiązania zagadek? Chyba nie. Naprawdę boję się, że ta kartka, która nam wypadła spod ten rysunek, spod fortepianina, mógł być ważny, a my go nie możemy podnieść. To chyba już obadaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. To zdjęcie jest... Pies, okej, już myślałem, że to jakaś czaszka. Wyglądało to naprawdę dziwnie. Ale to było jedno mieszkanie, jeszcze jest drugie, które na szybko sobie przejrzymy. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Niewiele tutaj się udało zdziałać, naprawdę. Nie podoba mi się to. Więc możliwe, że zacięliśmy się. I to na dłużej. Kolejne dokumenty. Listy. Tutaj też. Tu mamy... Rozumiem, że... O gustach się nie dyskutuje, ale tego typu obraz jakoś mnie nie pociąga. MLP. Nie wiem, co to za autor, ale skojarzyło mi się to z cykami. Etyka ekologii. Tak, zdecydowanie te tytuły, te podpisy sugerują, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną i z jakąś z chciwością firmy, być może. To by sugerowało bardzo, bardzo mocno proekologiczną fabułę. I znowu, o właśnie, to jest to, czego potrzebowaliśmy. Teraz już możemy podlać kwiatki i będziemy mogli położyć się spać, tylko wiecie co, ja może położę się spać jeszcze zanim podleję te kwiatki i tutaj zapiszę grę, a następnym razem i kolejny klocek, może zapomniałem o tym klocku jeszcze, to jest, to by była literka U. I moi drodzy, na pocieszenie, na sam koniec, kolejny element układanki rozwiązany, właściwie kolejny element kodu. Ja teraz się położę spać i zobaczymy się. Cholera, kolejny klocek. To była literka Q. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra. Tak by to wyglądało na razie. Ja się położę spać, pożegnam się z wami, także póki co trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.